Okej, okay. I nagrywamy już. Dzień dobry paniom. Dzień dobry. Karolinko, witam cię na twojej sesji. Czy chcesz jeszcze omówić swoje punkty, czy już zaczynamy, a ja wszystko mam i działamy? Zaczynamy. Zaczynamy. Dobra, to poproszę cię, żebyś wyciszyła sobie w takim razie mikrofon. Okej, okay. Super, bardzo dobrze. Okej. Okay. Dobrze, Agatko, to ty rozluźnij się. Weź sobie jeszcze głęboki wydech. I za chwilkę policzę od 5 do 1. A ty zrelaksujesz się jeszcze bardziej. Pięć. Cztery. Dwa. Jeden. Policzę od 1 do 3, a na 3 staniesz przed ciałem subtelnym Karoliny. 1, 2, 3. Pojawiła mi się Karolina, widzę ją i jest w takiej przestrzeni, gdzie jest, ma nad sobą ogromny, ale to ogromny kolorowy parasol. Taki kolorowy, w różne kolory, w różne paski. I pada deszcz. A widzisz jej oczy? Muszę wejść pod ten parasol, żebym mogła tak ją w pełni zobaczyć, bo on jest naprawdę wielki. Mówi, że tak, to ona. To rozpoznaj jeszcze ty ją, poczuj, czy to jest nasza Karolina. Tak. I czy wyraża zgodę na pracę dla siebie i na sobie? Tak, chcę tej pracy. Czy wie, dlaczego tutaj jesteśmy? Dlaczego nas zawołała? Mówisz, że chce się po prostu dowiedzieć paru rzeczy. Przypomnieć sobie może. Czy też, no właśnie, jakby wyjaśnić. Dobrze. A co to jest za przestrzeń, w której się znajduje? No mówi, że to jej przestrzeń. A dlaczego w niej pada? Mówi, że nie wie, dlaczego pada. Mówi, że nie wie. Wie, że pada. W sensie ma świadomość, że pada. Nie przeszkadza jej to w jakiś sposób. Ma też kalosze na nogach. Ja mam cały czas wrażenie, że coś koło niej jeszcze stoi, coś małego. Ja nie mogę tego do końca zobaczyć, bo to jest niby dziecko, a niby nie dziecko. Jakieś coś, ale to jest coś takiego bardzo
właśnie nie fizycznego, w sensie coś się jakby, ona też ma świadomość, że to jest obok niej, ale jakby i to jest takie dziwne uczucie, bo wie, że to jest, a z drugiej strony jakby też trochę zapominała, trudno to określić, więc jak pytasz o to, dlaczego pada, ona mówi, no bo pada, po prostu bo pada. I parasol? Ma parasol, więc to ją chroni, więc jakby na nią nie pada. I to jest jej parasol. Tak. I w tej przestrzeni mówi, że to jest jej przestrzeń? Tak. Jest sama w tej przestrzeni, czy ktoś z nią jest? No właśnie to coś obok niej, co stoi, to jest, to czuć, że to jest, chociaż nie chce się pokazać, takie, takie jest półprzezroczyste coś. To powiedz Karolinie, żeby się pokazało i żeby stanęło przed nią. Tak, żeby zobaczyła, co to jest. Ona nie chce, żeby to zmokło. A to przecież ma duży parasol, więc niech stanie przed nią. Wygląda jak kot. Takie ma duże, piękne oczy i taki, takim litościwym wzrokiem na nią spogląda. Okej, okay. A czy to jest organiczne czy nieorganiczne? No teraz, jak powiedziałeś, żeby się to postawiło przed nią, no to się to zmaterializowało mocno i czuć, że to żyje, że to jest jakieś istnienie. Powiedz Karolinie, żeby powiedziała temu kotu, żeby pokazał się w swojej prawdziwej postaci, tym, kim naprawdę jest. No bardzo niechętnie. Bardzo czuć, że mają jakąś więź, że się znają dobrze. Jak on, to jest on, jak Karolina no, przekazała, że chce go zobaczyć, to tak się wykręcał i mówił, że no, nie jesteś chyba pewna tego, że chcesz. I chciał ją tak trochę zwieść, żeby nie, no, żeby może jednak zrezygnowała, że to nie jest potrzebne w ogóle, jakby. Ale no zrobił to. No taki gadowata istota. Męska. Brązowa. I co Karolina na to? Jej uczucie jest, że nie jest zdziwiona. Jakby się spodziewała. Jakby się już na to wcześniej jakby przygotowała. Takie jest uczucie naprawdę, że... Jakby już gdzieś do jej świadomości, nie wiem, czy słuchała jakiejś sesji, jest takie uczucie, że po prostu jakby się nastawiła, że go zobaczy i to nie jest dla niej zdziwienie teraz. Dobrze. To teraz powiedz Karolinie, że skoro to jest jej przestrzeń, to na trzy przestaje padać deszcz i ona składa swoją parasolkę. Jeden, dwa i trzy i przestaje padać deszcz. Przestał. Bardzo dobrze. Złożyła parasolkę? Tak. Okej. Okay. To teraz tak, ten nawet gad. Ją tak ładnie wytrzepała. To ten gad, deszczu. Który stoi przed nią, niech go zamrozi, tak żeby się nie ruszał i nie wysyłał do niej żadnych sygnałów. Gad jest całkowicie nieruchomy. Nie może się poruszyć ani wysyłać żadnych sygnałów w jej stronę. Niech teraz Karolina się rozglądnie i powie mi, w jakiej jest przestrzeni. Co to jest za przestrzeń, w której się znajduje? No teraz się zrobiło dość ładnie, bo jak ona powiedziała, że ma się wyłączyć ten deszcz, to rzeczywiście przestał padać i automatycznie wyszło słonko, tak żeby osuszyć tą całą przestrzeń. I jest poczucie, że ona bardzo dobrze się czuje w tej przestrzeni, tak jakby to była jej przestrzeń faktycznie. Dobrze, to teraz niech Karolina sprawdzi, jaka jest relacja między nią a tym gadem, który jest przed nią. Mówisz, że znają się. Znamy skąd się. Po skąd się znają? Się
No, ona twierdzi, że to jest jej przyjaciel z dzieciństwa. I po co jest w jej przestrzeni? Teraźniej jej A dlaczego z jej się nim. pokazywał jako kot i niechętnie chciał pokazać, kim naprawdę jest? No, bo ona chciała go tak widzieć. Miał być mały, chodził przy jej nodze. No, przy jej prawej nodze, tak. Był mały rzeczywiście i właśnie no, wyglądał jak zwierzątko. Ona go lubiła. A po co Karolinie był parasol? I czy to jest jej parasol? Czy ten parasol należy do niej? No, trochę się zawahała, ale mówi, że no, że tak, bo kiedy zaczęło padać, no to go jakby stworzyła, żeby sobie no, taką ochronę dać, a jednocześnie ten parasol jest bardzo kolorowy, więc też jakby tą aurę, bo w momencie, kiedy tutaj w tej przestrzeni zaczyna padać, robi się bardzo szaro. I ona ten parasol ma taki bardzo kolorowy, który powoduje, że ten kolor szary nie jest taki przygnębiający, tylko też jest więcej kolorów wtedy dzięki temu parasolowi i ona się czuje wtedy dobrze. I tak jakby właśnie jej to, jakby nie zauważała, że wtedy pada. A Nie przeszkadza jej jak to. często pada w jej przestrzeni? Od czasu do czasu. A kto wywołuje ten deszcz? Na trzy Karolina zawoła tego, kto powoduje deszcz w jej przestrzeni. Ona Jeden. mówi, że warunki życiowe. Warunki życiowe. To jakie warunki życiowe? Co się pojawia w jej życiu fizycznym, że zaczyna padać? No, że nie zawsze jest przyjemnie. I co się dzieje w jej życiu fizycznym dokładnie, kiedy pada? Jak to oddziałuje na jej ciało fizyczne? Mówi, że wkurza ją to wtedy. I właśnie taka jest takie uczucie, że wtedy próbuje to jakby ignorować i jakby nie zwracać na to uwagi. Takie odwraca się wtedy do tego jakby i właśnie wtedy rozkłada sobie ten parasol i jakby nawet udaje, że dobra, ona to jakby w jakiś sposób przetrzyma, że ma tu narzędzie, które jakby jej pozwala właśnie przetrzymać. Jest takie uczucie, że przetrzymać, że nie zwracać na to jakiejś szczególnej uwagi, ale jest ponuro wtedy. Jest wtedy takie, tworzą się emocje, no właśnie takiego troszeczkę samozaprzeczenia, wyparcia. Niechęci też zobaczenia tego, co naprawdę się dzieje i właśnie takie odwracanie od tego głowy jakby, bo ona wtedy właśnie takie jest uczucie, jakby taki ruch wykonywała w ogóle swoim ciałem, że się odwraca do tego, rozkłada ten parasol i czeka, bo to też jest właśnie uczucie, że ona wtedy nigdzie nie idzie, jest taki zastój, wtedy ona po prostu stoi w miejscu i czeka, aż przestanie padać. I jest wtedy poczucie, że wtedy chyba bardziej rozmawia z tym swoim przyjacielem. Mają wtedy dla siebie czas. To idziemy do takiej rozmowy, kiedy rozmawia z tym swoim przyjacielem. I co on jej mówi? Pada deszcz, jest rozłożony parasol. Jak przebiega konwersacja? Czego dotyczy? On ją trochę pociesza. Mówi jej, że no właśnie, że życie takie jest, że no właśnie Czyli raz jest jakie lepiej, jest raz jest życie? gorzej. No, że to nie tak, że nie zawsze jest miło i że nie zawsze kwiatki kwitną i nie zawsze słonko świeci. Tylko, że czasem jest do dupy. Tak jej mówi. A co ona na to wtedy? Jak reaguje ciało subtelne wtedy? Takie jest uczucie, jakby miała na to zgodę właśnie wtedy.
że ona rzeczywiście czeka, ona czeka, aż przejdzie. I teraz zaobserwuj ty, Agatka, co się dzieje, kiedy Karolina trzyma ten parasol, jaka jest jego funkcja. Teraz podświetl to na taki, tak żebyś to widziała też energetycznie, ale tak bardzo, bardzo szczegółowo. I co dokładnie, jakie jest połączenie między Karoliną a tym parasolem? Jest w ogóle przede wszystkim uczucie, że on jednak jej właśnie przysłania świat, bo to jest, on ją nie, z jednej strony chroni przed tym właśnie szarością, tym jakimiś problemami życiowymi, a z drugiej strony właśnie tworzy jej taki klosz, który powoduje, że ona jednak wtedy nie widzi, co się dzieje. I no i właśnie jakby wtedy rzeczywiście ona dosyć dużo spędza czasu z tym przyjacielem. I zapomina jakby. Ty chcę to powiedzieć. Ona właśnie wtedy trochę zapomina o problemach, o tych sytuacjach. I widzę, też jest takie uczucie, że jak ona chwyta w ogóle ten parasol, to tak jakby się z czymś łączyła. Takie jest uczucie, że ta rączka coś jej tutaj przekazuje. To teraz zatrzymaj czas, zatrzymaj tą scenę. Zamroź ją zupełnie. I dokładnie sprawdź, przyjrzyj się, jak to działa. Co to jest za połączenie między tą rączką a dłonią Karoliny? Właśnie jest takie uczucie, że jak złapie za tą parasolkę, to jakby się jej rozdzielał świat. W takim sensie, że właśnie ona wtedy, cała jej uważność idzie na prawą stronę i do tego takiego świata trochę jakiejś fantazji i nierealnego, a to, co zostawia przez to, tak się jej się robi takie rozdzielenie, jakby też jest uczucie w ogóle, tak jakby coś w lewej części ciała się, bo ona w lewej ręce trzyma tą parasolkę. A po prawej stronie jest gad, tak? Tak, a po prawej stronie jest gad. A teraz zobacz teraz, czy to, że trzyma tą parasolkę w lewej ręce, wpływa jej jakoś na jej ciało fizyczne? Takie jest słabe. Bo ona też ma takie jest uczucie, że ona chyba by chciała sobie przełożyć tą parasolkę do prawej ręki, bo byłoby jej łatwiej. Ale i chyba jest uczucie, że od czasu do czasu to robi też. Bo czuje się zmęczona. Dobrze. Jakby czuje też się zmęczona trzymanie, bo ona jest duża i ciężka, ta parasolka. Ale okej, ustalmy taką rzecz. Trzyma tą parasolkę. Czas jest teraz zatrzymany. Zobaczyłaś, że istnieje połączenie między jej dłonią a rączką parasolki. Więc teraz przyjrzyj się temu, przybliż się bardzo, bardzo blisko i spójrz, co się dokładnie dzieje między ręką a rączką parasolki. Sztywnieje jej ta ręka, zamraża się, taka się jej robi metaliczna, taka nieżywa. Coś jeszcze powoduje ta parasolka? Jakieś drętwienie, takie jest uczucie, jakby przez to też szedł jakiś taki promień do ciała i to jest bardzo takie niekomfortowe dla niej. I co ten promień powoduje? Tak jakby właśnie zamrażał całe ciało, od lewej strony to idzie, jakby krwiobiegiem przedostawał się i takie jest właśnie uczucie usztywnienia tej lewej części ciała, jakiejś takiej niekompatybilności z resztą. Brak równowagi wtedy w przepływie w ogóle energetycznym w jej ciele jest. Tak jakby się rozdzielała właśnie, jakby ta lewa część robiła się taka martwa, a prawa odcinała się od lewej. Zimno aż się robi przez to, takie właśnie aż sztywnieje lewa część ciała, aż w karku tak czuć takie mrowienie. Okej. I teraz, kiedy to się dzieje, to jak reaguje wtedy gad? Co robi? Cieszy się. I teraz powiedz Karolinie, żeby to zobaczyła.
Cieszy się. Tylko w ogóle to jest ciekawe, bo on się cieszy, bo on wtedy rzeczywiście ma dużą jej uważność, taką uwagę. On wtedy ma swoje takie 5 minut, że ona na niego patrzy wtedy. Chyba szuka trochę pomocy wtedy u niego. I on wtedy może jej mówić, on może jej wtedy przekazywać jakieś informacje. Niech Karolina teraz dokładnie rozkoduje informacje. Niech sobie teraz przypomni dokładnie, jakie informacje jej posyła Gat. On w ogóle ją zniechęca. On ją jakby namawia wręcz, żeby nie zwracała na to uwagi, co się dzieje, że tu jest przecież dużo przyjemniej, a teraz mogą się razem właśnie pobawić. I ona rzeczywiście jakby zapominała. Jakby zapominała, co się dzieje na zewnątrz, zapominała, co się dzieje w tym takim, jakby no, nazwijmy to, realnym świecie i odsuwała to gdzieś na później. Ale to tworzy takie uczucie właśnie takiego nie braku poczucia prawdziwego życia. Nie wiem, jak to inaczej nazwać, że takie odrealnienie troszeczkę, takie. I właśnie zapominanie. Jest bardzo czuć tutaj, że coś tu się dzieje za jej plecami właśnie przez to, że ona jakby nie ma do tego dostępu. Tak jakby właśnie specjalnie ta uwaga jej była zabierana, żeby ona tam nie patrzyła, co się właśnie gdzieś na tej lewej stronie za tymi plecami zaczyna tam dziać. Tak jakby nawet jest takie uczucie, jakby nawet przez to, w tym czasie, kiedy ona właśnie patrzy na tego gada, to tam za plecami jakby coś było przetransformowywane, nie wiem, coś przestawiane, coś zmieniane, inaczej układane i żeby ona tego nie zauważyła i później właśnie jak ona tą rozmowę kończy z nim i na przykład przestaje padać, ona składa ten parasol, i znowuż jakby wychodzi do świata, to jest często zdezorientowana, bo coś inaczej jest niż myślała, więc tak nie wie, co z tym w ogóle ma zrobić przez jakiś czas, zanim znów się przyzwyczai do jakiejś zmiany okoliczności może i nie wie przez to, z czego to w ogóle wynika. Dobrze, a to powiedz Karolinie, że teraz znajdziemy się w momencie, kiedy ona rozmawia z gadem, parasol jest rozłożony, lewa ręka drętwieje, on przekazuje informacje. On takiej nawet zabiera uwagę po prostu, on ją po prostu zagaduje, on ją Dobrze. Zabawia, żeby właśnie Dobrze. Ona nie to patrzyła, rozumiem. Co się tam dzieje to za nią. Teraz Karolina zatrzymuje czas i odwróci się i sprawdzi się, niech sprawdzi, co się teraz dokładnie dzieje w jej przestrzeni. Czas jest zatrzymany, więc może sobie teraz dokładnie obejrzeć, co się dzieje, kiedy zwróci uwagę na jej przestrzeń i to, co się dzieje z lewą ręką i z parasolką. Niech powie mi, co widzi. No, widzi dużo tam, są istot, które się szybko uwijają. Co to są uwijają za istoty? Się. Szaraki, takie małe. Mają właśnie, one mają zlecenie, żeby szybko coś poprzestawiały właśnie. I naprawdę one coś przestawiają, coś noszą. To niech Karolina przyglądnie się, co dokładnie noszą. Co to jest? Nawet powiedziała, takie ma uczucie, że to, bo to nie widać dokładnie, co to, ale uczucie jest takie, że przestawiają jej fragmenty jej życia. Właśnie jakieś okoliczności, jakieś sytuacje, które, na które już się przyzwyczaiła, że one tam są, a oni właśnie zmieniają im miejsce jakby. Stop. Teraz ty, Agata, przyjrzyj się, jak oni to robią. Czego oni używają? Teraz ty się odsuń z tej sceny i zobacz i powiedz mi, jak to jest możliwe, żeby szaraki wpływały na okoliczności i wydarzenia. Zbadaj to, Agata. Jak oni to robią?
To na pewno jest coś związanego z samym myślami i mentalną strefą, z jakimś sposobem myślenia. Czyli oni wpływają na ciało subtelne, na ciało mentalne Karoliny, przez co Tak. ona będzie kreowała określone okoliczności. Czyli oni nie manipulują w materii i w okolicznościach. Pójść tak. trochę do. Właśnie Poczekaj, jest pójść takie. troszeczkę czas do przodu, ale w zwolnionym tempie. No jest uczucie jednak, że właśnie Karolina, kiedy się z tej rozmowy wychodzi, to właśnie i znowuż jakby wraca jej taka świadomość, że taka obecność, to właśnie tak jakby zauważała, że w przestrzeni coś się zmieniło. Ale w jakiej przestrzeni? Jej przestrzeni. W jej przestrzeni właśnie mentalnej? Cofnij jeszcze raz czas, bo słuchaj, teraz jest to bardzo ważne, żebyś się na tym skoncentrowała i temu się przypatrzyła. Co oni przedstawiają? Co szaraki przedstawiają? Czy oni wpływają na świat materialny, na okoliczności, które się wydarzają? Czy wpływają na ciało subtelne, i na czyli no, na fragment ciała subtelnego, czyli na ciało mentalne i tam coś przedstawiają? Jest uczucie, że jednak w ciele mentalnym coś przedstawiają, bo właśnie jest uczucie, że coś wymazują z jej pamięci. I dlatego jak ona znów wraca do rzeczywistości, to ona nagle właśnie na przykład nie widzi czegoś, co widziała wcześniej, ale ona tego sobie nie może uświadomić. Po prostu dlatego ona ma uczucie, że coś się w tej rzeczywistości zmieniło, ale nie wie do końca co. Czyli I dlatego właśnie przez to, że oni coś jej wymazują z pamięci, coś co było, a jakby w to miejsce wstawiają jakby coś innego, to właśnie w momencie, kiedy ona nagle to widzi i to się jakby pojawia, no fizycznie się pojawia, dlatego że ona teraz ona to, nagle to ona to projektuje, zaczyna to tak, ona kreować, zaczyna tak? to kreować, tak. I zaczyna to się po prostu w tej przestrzeni pojawia, a to co wcześniej było, tego już nie ma. Ale Rozumiem. Ona nie ma do końca świadomości, co się zmieniło, tylko jest w niej przeczucie, że coś się zmieniło i właśnie takie skupienie i niezrozumienie, ale co? Ale czuję, że jest inaczej i nie rozumie co. Dlaczego, ale co się wydarzyło? Tak. Dobrze, to jeszcze raz. W jaki sposób szaraki wkładają do jej ciała subtelnego, do jej ciała mentalnego informacje? Jak to robią? To jest jakiś taki program, to jest jakieś one pracują dla kogoś oczywiście, pracują dla takiej modliszki dużej. I tak jakby mieli, no to tak śmiesznie wygląda, jakby mieli takie szare jakieś przewody, czy takie szare kostki, bo oni właśnie noszą w rękach takie małe pudełka szare. I tak jakby właśnie to powodowało, że coś przestawiają i to zaczyna jakby się podłączać i zaczyna to funkcjonować. Wczepiają po prostu. No to takie malutkie implanty, można by było powiedzieć. Bo tylko, że teraz ona to patrzy na to z zewnątrz i to wszystko wygląda jak takie duże, jakby to było jakieś pomieszczenie właśnie, w którym oni się tak szybko uwijają i właśnie tu podłączają, bo robią to naprawdę dość szybko, żeby ona się nie zorientowała. Ale w tym czasie gad ją zagaduje, tak? Tak, tak, tak. Dokładnie tak. Tak, tak, dlatego ona nie widzi, co się tam Dobrze, dzieje. To teraz Karolina spojrzała, zobaczyła ich. I niech teraz Karolina sprawdzi swoje ciało mentalne, bardziej na nie zwróci uwagę i powie mi, co w nim widzi. Czy to jest ciało subtelne, tylko nazywamy ciało mentalne jako tą część, która gromadzi najwięcej myślokształtów. Tak, która jest. Tak. Teraz jak taką uważność skupiła na tym ciele mentalnym, to trzyma się lewą ręką za lewą część głowy i mówi, że tu ją trochę boli. I że to jest też takie uczucie, jakby ją ściągało w lewą stronę i takie uczucie takiego, jak to powiedzieć, takie dizzy, że jej się tak trochę właśnie ma uczucie, że trochę jej się kręci w głowie od czasu do czasu i czuć tutaj coś do lewego oka, że idzie taki lekki, może nawet uczucie
takiego zmęczenia i takiego zamroczenia i takiego lekkiego bólu. Okej, okay. Dobrze, zaraz to będziemy wyciągać. Dobrze, czyli skąd szaraki mają informacje, które wspomnienia albo które okoliczności trzeba wymazać, a co wsadzić w zamian? Szaraki to w ogóle nic nie wiedzą, także oni mają tylko wytyczne, które mają, wiedzą, że tylko, że właśnie to trzeba wcisnąć w to miejsce, mają jakby. Czyli oni już mają gotowe produkty, które już wykonują. Dobrze, to tak teraz. Tak, oni mają przygotowany program i właśnie muszą tylko to wykonać szybko i już. Dobrze, to teraz ty, Agata, przyglądnij się, skąd jest uzyskiwana informacja i gdzie są przygotowywane te szare pudełeczka, które ustawiają szaraki. No ta modliszka na pewno tym zarządza. Ona jakby, ona ma taki, no to tak też ciekawie wygląda, ona ma taki dosyć duży monitor i ona jakby, tak jakby miała na stałe w jakiś sposób podłączenie pod Karolinę, że ona widzi i modeluje to jakby w jakiś sposób. Modeluje, żeby właśnie nie było zbyt dobrze, jakby to nazwać, że właśnie w momencie, kiedy Karolina jakby jej częstotliwość się zwiększa, tak to można nazwać, na przykład kiedy wchodzą, pojawiają się na przykład odczucia jakiejś radości, takie bardzo pozytywne, to właśnie wtedy modliszka na tym ekranie wręcz dostaje jakby informację, ona to widzi i wtedy właśnie dostaje impuls, że trzeba to wyrównać, czyli trzeba to wypośrodkować, czy trochę zmniejszyć właśnie tą częstotliwość, więc to na jakiej zmienić częstotliwości, warunki na jakiej częstotliwości, na częstotliwości jakich emocji Karolina ma być utrzymywana? Ona ma być utrzymywana w takiej jakby trochę takiej neutralności, jakby to można było powiedzieć. I też jest takie uczucie, że dawane jest jej od czasu do czasu takie właśnie poczucie radości, właśnie tego słonka, tego czegoś, ale to jest takie tylko na chwilę, ale w tym tle właśnie rozgrywa się jednak coś innego, jakaś ta szarość, to takie i właśnie tam już jest to na czym zależy modliszce. Na jakichś częstotliwościach konkretnych generowanych i właśnie takich odczuciach niskich. No, dobrze, zaraz sobie to jeszcze zobaczymy. I teraz tak, Karolina teraz jest, trzyma parasolkę, odwróciła głowę, widzi szaraki. Okej, okay. Dobrze, to powiedz teraz Karolinie, że Gad staje przed nią, parasolka złożona, szaraki. Może zamknąć je do jakiegoś pudełeczka albo gdzieś i je tam ulokować. Szaraki to są takie grzeczne istotki. No ja wiem. Bardzo się zdziwiły na jej widok. Takie wielkie oczy im się zrobiły i nie mogły pojąć, dlaczego ona ich zobaczyła. Ale jak powiedziała im, to one grzecznie się ustawiły w kolejce i stoją. Ile jest tych szaraków? 7. Dobra, wszystkie są ustawione w jednym rządku. Dobrze, niech Karolina zawoła teraz tą modliszkę i też niech stanie przed nią. Dobra. Powiedz Karolinie, żeby zobaczyła teraz na swoją głowę i oko to, co zlokalizowała sobie w swoim ciele subtelnym. I niech wyciągnie to z głowy. No takie urządzenie to jest, jakby jej bardzo stymulowały lewą półkulę mózgu. I co to powodowało w jej życiu fizycznym?
taką trochę nierównowagę przede wszystkim, ale właśnie taką zmuszanie jej w jakiś sposób właśnie do tego, żeby tą lewą półkulę uaktywniać mocniej, żeby jakieś właśnie szukać jakichś logicznych może rozwiązań, a ta kreatywność, bo to czuć, że ta jej prawa część jest bardzo taka kreatywna i twórcza. Ale właśnie przez to ten nacisk był kładziony na tą lewą stronę. Bardzo mocno tam była tak jakby projektowana, żeby właśnie bardzo, żeby nie zajmowała się tą prawą częścią swojego ciała, które jest właśnie takie słoneczne, kreatywne, twórcze, tylko właśnie ta lewa ją tak przygnębiała, w sensie, że uważność szła w tą lewą stronę. Dobra, zobacz, bo Karolina mi powiedziała, że kiedy była nastolatką, to jej się utrzymywało takie poczucie, że tak jakby nie czuła, że jest w ciele kobiety. Że też uważała, że nie wygląda jak kobieta. I taki rodził w niej się brak akceptacji jako kobiety. Czy to zaburzenie funkcjonowania półkuli mózgowych miało jakiś wpływ na to? Tak, czuć, że miało. I też ten gad miał na to w jakiś sposób wpływ. To niech Karolina zobaczy teraz, jaki to miało wpływ. Bo w ogóle, jest teraz jak o tym powiedziałaś, to jest w ogóle uczucie totalnego wyciszania energii seksualnej, w ogóle takiej właśnie energii kobiecej. Jakby w ogóle, jak teraz tak się patrzę na Karolinę, to jest takie uczucie, jakby była taka nijaka, w sensie właśnie, jakby w ogóle były wyłączane energie właśnie tej dziewczęce, kobiece, takie no twórcze też w ogóle. Jest takie zamrożenie tej przestrzeni jakby właśnie seksualnej. Więc tak jakby ona sama nie mogła się poczuć i właśnie zidentyfikować z płcią w ogóle samą w sobie, nawet bym powiedziała. Bo tu nawet nie czuć, żeby to było przeważające, że chłopcem. Po prostu ani tym szczególnie. Czyli ta neutralność, o którą wcześniej też taka neutralność właśnie tak się pojawia, a z drugiej strony też i ta lewa półkula jest bardziej aktywna, bo rzeczywiście jest taka bardziej logiczna, taka logiczna po prostu. A ten gad też jakby w jakiś sposób, on też właśnie jej jakby, no tak się nazwę, makaron nawijał na uszy, że on jakby jej to cały czas w jakiś sposób próbował też podpowiadać i tłumaczyć, żeby ona, no że to nic, że on, żeby ona na to jakoś tam specjalnie nie zwracała uwagi, bo to jest mało istotne tak naprawdę. Dobrze, okej. Czyli Karolina wyciągnęła to ze swojej głowy? Tak. Dobra, to niech to położy na razie też przed sobą. I niech zeskanuje jeszcze swoje ciało. Niech sprawdzi, czy jest jeszcze coś, co nie należy do niej. Niech szczególnie zobaczy, czy na swoją lewą rękę, tam gdzie trzymała tą parasolkę. No tak, jest ta ręka albo od tego trzymania się zaczęła taka robić, albo rzeczywiście też jakby te palce ma takie usztywnione dodatkowo takimi metalicznymi pręcikami, żeby one lepiej przewodziły po prostu tą energię z tej parasolki, więc one też takie się zrobiły sztywniejsze i zimniejsze. To teraz powiedz Karolinie, że jeśli jest tam coś, co nie należy do niej, to niech to wyciągnie z tej lewej ręki. Wyciągnęła, tak. No to teraz jak wyciągnęła, to aż takie się zrobiło, jak taka sztuczna dłoń. Jaką to miało funkcję? Do czego to miało służyć? Niech odczyta informacja. W ogóle takiego... No takiej sztywności po prostu w ciele. W ogóle też takie cały czas jest uczucie, jakby ona była taka cały czas taka zamrożona trochę i w ogóle niech... W ogóle się emocje nie chcą wygenerować żadne. Jest taka spokojnie. Taki. Na razie wyciągamy. Ona nic nie czuje. Zaraz będzie czuła. Na razie wyciągamy wszystko to, co nie należy do niej, z jej przestrzeni. Ok? Dobrze, to rękę wyciągnęła. I teraz niech sobie jeszcze sprawdzi tą lewą rękę.
Czy jest tam jakaś pusta przestrzeń potem? Jeśli jest, to niech wypełni ją po prostu swoją energią, tak żeby czuła, że ta przestrzeń jest wypełniona jej energią. No wypełnia, ale takie ma teraz uczucie, jakby właśnie to nie było jej ciała, tak jakby nie miała wcześniej z tym ciałem w ogóle jakby kontaktu. Zaraz ten kontakt, już ten kontakt jest. Powiedz Karolinie, że to wszystko, co do tej pory zrobiła, zrobiła na podstawie własnej woli, na podstawie tego, kim jest. Więc już wykonała kawał dobrej pracy, już sobie przypomniała wiele rzeczy. A teraz po prostu spokojnie, krok po kroku, sprawdzamy jeszcze jej ciało, tak żeby było czyściutkie i żeby było wypełnione tylko nią samą. W prawej ręce też coś jest, bo teraz ona tak sobie przypominała, że jeżeli przekładała czasem tą parasolkę na prawą stronę, to też ta jej ręka trochę tak usztywniała się, bo tak mocno ściskała wtedy tą parasolkę, żeby też tego gada chronić. To niech zrobi Bo to. ona wtedy. To niech zrobi to samo, wyciągnie to. No już, takie okay. Jakieś, to było inne troszkę, takie drewniane jakieś. A czy pełniło taką samą funkcję? Ścisku. Takiego, to właśnie to powodowało, że ona taka była tutaj znowu już bardzo ściśnięta z prawej strony. I też przez to nie było takiego swobodnego przepływu energetycznego przez jej ciało. Taka pięść jej się zaciskała, jakby trochę złości też tam się jakieś kumulowało w tej przestrzeni wtedy. Takiej nieuświadomionej złości, bym powiedziała, bo ona teraz też nawet sama jest zdziwiona, że czuje to, zaczyna to czuć. Jak czuła tą złość, to niech sprawdzi, co się działo wtedy. Czy kiedy jej ciało generowało częstotliwość złości, to co się działo z tym potencjałem energii? Uciekało to od niej. Ona nie mogła tego zauważyć do końca. To niech teraz sprawdzi, gdzie to uciekało. Energia sama z siebie nie ucieka. Szło takim kanałem, jakby właśnie z tej ręki w dół jej ciała. Przechodziło tutaj przez kanały rodne też i w dół, gdzieś poprzez nogi, gdzieś to było takiej, uchodziła ta energia z niej. No to niech I tak Karolina się właśnie też. zobaczy i niech idzie za tą energią i zobaczy, gdzie ta energia uchodziła, co się z nią działo, kiedy została wygenerowana złość, której nawet nie czuła, a jednak jako energia i ciało subtelne to wytworzyło, czyli ona emanowała tym potencjałem energetycznym, co się z nim działo. To ten gad sobie to zbierał, bo to jemu ta energia, on bardzo lubił tę energię. I to chyba też jakiś układ między modliszką jest a nim, że właśnie on wtedy to dostaje i on to sobie się tym jakby no karmi energetycznie. I robi to bardzo dyskretnie właśnie w taki sposób, że faktycznie Karolina tego nawet nie zauważa, jak i kiedy, w którym momencie. To niech teraz Karolina odczyta informację, do czego gad używał tej złości. On ją po prostu lubił. To jakby to jest substancja, to jest energia, która po prostu daje mu energię życiową. Czyli Czyli karmił jakby się po prostu. Tak karmił się, tak. Jakby właśnie jest tak, że on się tym napełniał i dzięki temu miał takie siły witalne, jakby to można było powiedzieć. Taką miał odnowę biologiczną. Czy Karolina to teraz widzi? Okej. Dobrze, to skanujemy dalej ciało. Już z ręce są czyste zupełnie. Niech teraz jeszcze zobaczy na swoje właśnie narządy rodne, na nogi. No jak ona patrzy na narządy rodne, to mówi, że tam nic nie ma, że tam jest pusto, że ona nic nie czuje.
że to nie jej nawet, takie jest uczucie, To że ona w ogóle nie teraz. ma do tego dostępu. Taka jest obojętność, bardzo się generuje w niej. Okej. Nawet trochę smutku teraz. Energia smutku. Okej. To powiedz Karolinie, żeby odnalazła w sobie najbardziej świadomą swoją część, swoją esencję. Tą część, która cały czas pamiętała, która cały czas wiedziała, że coś jest nie tak. Tą część, która miała cały czas poczucie, że coś jest nie tak. I gdzie ją zlokalizuje? Gdzie ona jest? W oczach. Tu między oczami taka przestrzeń się tworzy, która tam jest świadomość. Dobrze. Niech poczuje. I zacznie ją rozszerzać. Rozszerza ją najpierw na swoją głowę, na swoją szyję, na barki. Wypełnia nią swoje ręce. Wypełnia klatkę piersiową, piersi. I zaczyna schodzić w dół i wypycha wszystko to, co nie należy do niej, ze swojego ciała. Idzie w dół, w dół, w dół, do brzucha, do łona, do bioder, pośladków i do samego dołu, aż do stóp. I Karolina jest już w pełni świadoma całego swojego ciała. Jest w pełni świadoma siebie. Tego, kim jest. A wszystko to, co nie należało. Przerwało mi na chwilkę, ale już jestem. I pojawiło się to, że odcięło właśnie w momencie, kiedy schodziła energią do łona swojego. I też tam było wtedy, ona dopiero wtedy to poczuła, że właśnie to łono jest takie puste. Jakby było też W którym momencie, Agatka, wypełnione. zakończyłaś? Właśnie w tym, kiedy przeszłyśmy, ona zaczęła wypychać swoją energię i wypełniać się i doszła do łona. I wtedy właśnie sobie uświadomiła i teraz, wtedy nas w ogóle przerwało na chwilkę, że właśnie, że tam jest jakaś taki klocek drewniany. To wypycha go ze swojego ciała już, swoją własną intencją, wypycha go. To nie należy do niej. Ona się trochę boi, że to ją będzie boleć, jeśli to wypchnie. Ma takie uczucie w sobie, że to jest coś ciężkiego, coś twardego i ona mówi, że ona nie wie, jak to wypchnąć, że po co to prostu znaczy swoją wypchnąć. Wolą. Niech pomyśli o tym. Tak jak usunęła z rąk i z nóg. Gdzie ma to przekonanie, że to boli? O, może tak, zlokalizujemy to. Gdzie ma Ona to ma przekonanie? takie czucie, że to jest coś, co miałaby jakby urodzić. I przejść to musiałoby przez jej ciało jako urodzenie czegoś, wypchnięcia z ciała, z łona. Czuć w ogóle, że To niech wtedy ona Karolina się teraz boi, sprawdzi, kto że jej to tą jest za informację duże dał. i za twarde i że to ją będzie bardzo bolało. I ona nie chce tego bólu przeżywać jeszcze raz. A czy już go wcześniej Bardzo, przeżywała? tak, teraz to jej się właśnie bardzo mocno przypomina, że to jest strasznie bolesne i ona tego nie chce czuć. Niech Karolina teraz sprawdzi, gdzie ma pamięć o tym. No w łonie. Teraz to jej się bardzo uaktywniło, aż To się niech. zaczęła kurczyć i bardzo nogi zaczęły ją, bardzo, aż się zaczęła bać i denerwować okrutnie, że. Dobrze, to cofnij się w czasie. Powiedz jej, żeby się cofnęła w czasie do momentu, kiedy to lokalizuje po raz pierwszy. Napotyka coś, co jest świadomością, co jest nie jej i pojawia się myśl o tym, że to ma boleć. Zatrzymaj czas, powiedz Karolinie, żeby zatrzymała czas i dokładnie sprawdzi, gdzie jest ulokowana ta myśl, że to będzie boleć. To jest pamięć po prostu, pamięć w niej. Pamięć to wspomnienie, że właśnie było w niej kiedyś coś wielkiego, twardego i musiała właśnie urodzić. To jest jakiś poród bardzo bolesny, bardzo traumatyczny.
Okay. nie z tego życia, z innego życia i Okay. nie wiem, czy przypadkiem to dziecko nie urodziło się też martwe, bo właśnie, bo ten klocek jest martwy, to nie jest Dobrze, jakiś żyjący, dobrze, więc... ale teraz jest w innym życiu. Czy jest gotowa do tego, żeby usunąć to wspomnienie i tą traumę tego bólu? Tak, bo teraz zaczyna rozumieć, że przez to wspomnienie cały czas to tam w tym jej łonie siedzi. Ten ciężar, To to na już jest trzy nieżywe, ale to siedzi. usuwa to. Jeden, dwa i trzy. Usunęła? To jej świadomość schodzi dalej w dół do łona i wypycha wszystko to, co nie należy do niej. Już. Musimy chyba Dotknęła? zrobić pauzę, bo ja mam bardzo silnie parcie w ciele. Do toalety. Dobrze. To zatrzymujemy. Dobrze. Poczekamy na Agatkę. Jak się, Karolinko, czujesz? W porządku? Tak, w porządku. Muszę powiedzieć, że to jest niesamowite, bo ja zawsze miałam, od jakiegoś czasu mam problemy z lewą stroną. Co prawda nie z ręką, ale sztywność karku, tutaj ta strona głowy i no, na przykład nagle nic tego niezowego, chociaż uprawiam no, sport codziennie, przynajmniej te pół godziny, to mi nagle pojawił się w lewej nodze, pękło mi mięsień w lewej nodze. I po prostu rzeczywiście ta lewa strona jest taka jakby, ja sobie po prostu myślałam, że mam jakąś słabszą lewą stronę, w ogóle mam też padfusa w lewej stopie. Także to tak, no i ten, no i to właśnie to fakt, że takie jest, to mam wrażenie, że moje życie jest takie szare, bure i ponure, takie właśnie niewesołe i no wiadomo, że nie mam jeszcze jakichś, ludzie mają gorsze życie, ale takie właśnie, to się wszystko zgadza. Dobrze, możesz jeszcze raz włączyć mikrofon. Czekamy. Jeszcze musisz przekręcić, wiesz, bo ciebie nie widzę, Tak, tak, Agatka. widzę. Jak się czujesz? Dobrze, ale aż skurcz mnie w nogę złapał, w palce, u stóp. I to czuć bardzo, bo jak mówiłyśmy, żeby Karolina to wypchnęła, to ona naprawdę bardzo duży opór w niej jest nadal. I tak jakby, dlatego bardzo się ściskała łono, żeby zatrzymać to i żeby nie wypychać jednak. I aż dosłownie wygenerowało się tak silne napięcie, że poszło to właśnie do nóg, bo mimo, jak ty mówisz do niej, żeby wypchnęła to, to ona najpierw próbowała to trochę tak rozluźnić, żeby to się, to nie było taką, taką kulką twardą, rozumiem. Ale generował się cały czas w niej stres potworny i właśnie aż to poszło w prawą nogę. Okay. I aż mi dosłownie, aż mi wygręciło palce od stóp. Dobra. Czy Karolina usunęła ten ładunek emocjonalny związany z tym wspomnieniem? Nie, jeszcze nie. Jest uczucie, nawet trochę teraz jest zła na ciebie, że chcę, żeby ona to zrobiła tak łatwo, jeżeli to jest tak bardzo trudne dla niej. Powiedz Karolinie, że wszystko w jej przestrzeni dzieje się tak, jak ona chce.
Więc jeśli nie chce czegoś robić, to nie musi niczego robić. Zawołała nas po to, żeby zorientować się, co się dzieje w jej przestrzeni. Jak, dlaczego jest w takiej sytuacji, a nie w innej. Tak, tylko że ona właśnie teraz mówi, że ona nawet nie wiedziała o tym, ona nie pamiętała o tym. To pójdziemy teraz do tego wspomnienia. Wygenerowało. Pójdziemy teraz do tego wspomnienia i zobaczymy, jaka ważna informacja dla niej płynie z tego wspomnienia. No jest uczucie, że ona bardzo nie chce iść do tego wspomnienia. Dlaczego? No bo to będzie boleć. No to chce usunąć ten ból, czy nie chce usunąć? Bo już nie rozumiem. No właśnie teraz jest takie uczucie, że przez to, że ona tego nie pamiętała, to ją to nie bolało. Ale teraz też, teraz pokazuję, mówię, no tak nie bolało, ale też nie czuła nic. Bo właśnie przez to i w tym momencie czuje ból, czy nie? Czuję. Teraz czuję ból. To niech przeniesie swoją uwagę wyżej, na klatkę piersiową. Czuje ból w klatce piersiowej? Nie. Nie, w klatce nie. I teraz nie odczuwa bólu. To teraz niech Karolina sprawdzi, co się dokładnie dzieje, kiedy zaczyna odczuwać ból. Co się dzieje z tym bólem? Odcina się od niego. Ona nie chce go czuć, bardzo nie chce, więc w ogóle martwota się stwarza. Ale ona wtedy nic nie czuje, ani bólu, ani niczego. Taka jest totalna neutralność i obojętność. Teraz mi zerwało połączenie, jeszcze raz powtórz. Wie, że wtedy nic nie czuje, jest takie, odcina się od tego, właśnie ona wypiera to totalnie. Ja to rozumiem. Więc, okay, wtedy, ale, teraz... ale też nic nie czuje przez to, ani radości, ani niczego. Dlatego wszystko tam się wtedy zeruje właśnie. Ale teraz sobie pójdziemy troszeczkę do przodu, że zejdzie świadomością w dół, w stronę łona. Jak zacznie odczuwać ten ból troszeczkę, to zatrzymamy czas. Niech Karolina się teraz rozejrzy w swojej przestrzeni i sprawdzi, co się dzieje, kiedy ona zaczyna generować taki ból. No na pewno gad się cieszy, bo on też to lubi. To jest jakaś taka niska energia. Ale no właśnie ten ból powoduje, że Karolina się odcina. Okej. W ogóle jest taka wtedy rezygnacja z życia, jakby nie chciało jej się żyć. Nie chce tego. Okej. Depresja się pojawia. Okej, wracamy teraz świadomością do klatki piersiowej. I najpierw niech swoją świadomością Karolina sprawdzi, czy jest coś, co nie należy do niej w łonie. Czy tam jest tylko ta pustka, o której wcześniej mówiła, czy jest tam rzeczywiście zlokalizowane jakaś pudełko, czy kulka, czy jest tam coś, co nie należy do niej? No to wygląda jak taka drewniana, idealnie oszlikowana kula. Kula drewniana. Kula. Dobra. Kto jest właścicielem tej kuli? Gad. Okej. To jest jego energia, bo to jest brązowe i to jest właśnie taka jego energetyka. Dobrze, to teraz Karolina tylko zbierze sobie informacje, które są w jej przestrzeni, ponieważ jest to jej własna przestrzeń, więc może tylko ściągnąć informacje, nie wchodzić w ciało emocjonalne i niech odczyta, jaka jest dokładna funkcja tej kuli, jak ona działa. No ma nie czuć przede wszystkim. A nie czuć. To jest jakieś, taka martwota tam panuje przez to drewno. To takie nic. Jakby generowało jakąś taką wibrację właśnie takiego
jakby to nazwać? No takiej pustki właśnie, takiej obojętności, takiej. A generalnie właśnie a to wspomnienie tego bólu, tego rodu po prostu, bo to gdzieś pojawiło się wtedy. Taką niechęć w ogóle do jej jako kobiety w ogóle, do łona właśnie, do tego, że ma rodzić, że ma odczuwać. Ona tego nie chce bardzo. Tak, Karolina też mi powiedziała, że w swoim życiu odczuwa poczucie niemożności, beznadziei. Czy to jest związane z działaniem właśnie tej drewnianej kuli? Tak. Dobra. Bardzo to czuć. Czy ta kula, Karolina sobie odczyta tę informację, czy ona generuje jakąś częstotliwość, która wzbudza tą obojętność? Jak ona działa na jej ciało subtelne, że pojawiają się te wszystkie... Ona jakby cały czas utrzymywała jej właśnie tą częstotliwość w tym łonie, bo tam nic się nie chce wygenerować takiego właśnie radosnego, takiego nawet seksualności, takiego podniecenia czy chęci właśnie zbliżenia z mężczyzną, dotyku, nic. Tam jest taka właśnie taki marazm. Dobrze. I kiedy niech też sobie Karolina odczyta tą funkcję, że kiedy schodzi tą świadomością i zaczyna pojawiać się ból, to teraz niech Karolina dokładnie sprawdzi, czy to jest rzeczywisty ból, czy to jest program, który jest zapisany w tej kuli. Że ma odczuwać ból, kiedy tam zejdzie świadomością. Jest to bardzo silne, dlatego właśnie, bo to jest takie uczucie, że ona jakby tam w ogóle nie zaglądała. To już wcześniej. Wiemy. Dlatego teraz, kiedy i dlatego przez to też nie zaglądała, bo nie miała takiej potrzeby, a jednocześnie dzięki temu nie odczuwała za bardzo bólu. Więc to było utrzymywane właśnie w takiej, dlatego ten gad sobie bardzo łatwo to też zbierał, bo nawet jak się coś generowało, to od razu było to tak właśnie robione, żeby ona nie odczuwała tego aż tak silnie, a to sobie było pobierane przez gada. Więc i tak dlatego też jest takie uczucie, jakby ona była odcięta od tej dolnej części ciała, jakby w ogóle łono i nogi były zupełnie z innej energetyki, takie są nie jej w ogóle. Jak ona ta świadomością miała tam zejść i sobie to oczyścić, to właśnie wspomnienie wróciło i tak się tego przestraszyła i tak sobie to uświadomiła, że kiedyś to właśnie tak straszliwie bolało, że od razu uciekła z powrotem w górną część jakby swojego ciała przestrzeni, żeby tam ale bolało lepiej ją, tego nie ruszać. Bolało ją, czy wspomnienie miało w sobie ładunek emocjonalny? Wspomnienie miało w sobie ładunek emocjonalny. O właśnie, i o tym mówię. To teraz Karolina usuwa ładunek emocjonalny ze wspomnienia. Już. Informacja zostaje, ładunek emocjonalny jest usunięty. No dobrze, zrobiła to. Dobra. To teraz niech Karolina zbierze informacje i powie mi, na jakiej częstotliwości wibruje ta kula. Jakiej drewniana? Jaką ona ma częstotliwość? Minus 800. Minus 800, dobrze. Teraz niech Karolina w swojej ręce naładuje kulę, która będzie miała częstotliwość plus 800. OK. Jak powiem 3, to przyłoży swoje ręce z tą kulą do swojego łona. I jak powiem 3, 1, 2 i 3. No, bardzo jej się zmieniła energia. No, zneutralizowało się wszystko, tak, zdeaktywowało się wszystko i tak, zmieniła jej się w ogóle energia w tej dolnej, tak jakby się połączyła część górna z dolną teraz. Okej, to niech teraz jeszcze wyciągnie to, co zostało z łona. To zniknęło w ogóle wszystko. Okej, czyli po wszystko prostu... Wszystko zniknęło, zneutralizowało się zupełnie. Brawo, właśnie. Doskonale. To teraz świadomością wchodzi w swoje łono. Jeszcze trochę jest takie, ale to chyba też jest takie od niej uczucie, że to jeszcze takie jakby taka warstwa sztywności była i ona teraz z tego w ogóle wyszła
I teraz tak, teraz się czuję dobrze. Tak jakby pozostawiła tą jakąś taką formę, nawet jeszcze jakiegoś, nawet wspomnienia tego, co przed chwilą zrobiła, to takie zabawne. Informacja, niech tak, zostanie tą informację, informacja, tak. ale żadnej formy w ciele fizycznym, w ciele subtelnym. Tak, więc ona Nie. teraz w ogóle jakby wyszła i jest teraz taka swoja, taka płynna się zrobiła bardzo Dobrze. Niech jeszcze energetycznie. przenieście swoją świadomość, idziemy dalej. Tą najbardziej świadomą częścią, swoją esencją, schodzi dalej w dół przez biodra, nogi, aż do stóp. No to jest takie nieuczucie, że dawno tego nie robiła, bardzo dawno. Jak dojdziesz do stóp i poczuję całą siebie, to no powiedz. Bardzo ją to uspokoiło teraz, taka, właśnie takie ma uczucie takiej błogości i takiego właśnie wreszcie wypełnienia się całą, że ma do wszystkiego dostęp i jest dobrze, jest miękko, Dobrze. jest ciepło. To teraz jeszcze poproszę ją, żeby spojrzała na swoje. Wprowadzamy rozróżnienia, bo to jest troszeczkę inna jakość energii. Jest energia seksualna, jest energia emocjonalna, ale też jest energia mentalna. Niech jeszcze spojrzy na tą swoją energię mentalną i też sprawdzi, czy jest tam coś, co nie należy do niej. Jakieś programy. No tam było mnóstwo rzeczy, które nie należały do niej. Mnóstwo i to takich fragmentów. Właśnie to też jest ciekawe, takie szczępki różnych, dlatego ona też takie miała chyba niepewność i niemożliwość zaczepienia się o coś na stałe, bo to się pojawiało i znikało. Pojawiało i znikało. Takie fragmentaryczne to wszystko było. Dobrze. A teraz niech zlokalizuje i poczuje swoją energię seksualną. No mówi, że tego to dawno nie czuła. To niech znajdzie. Powie mi, gdzie ją odczuwa. W brzuchu. Okej. W brzuchu. To za chwilkę policzę od 1 do 3 i na 3 jej energia seksualna osiągnie potencjał 80% tego, co może wygenerować. 1 zaczyna wzrastać. 2 zaczyna rosnąć jeszcze bardziej. I 3 80%. Jest w niej jeszcze jakieś 80 jest dobrze, a na 100% zaczyna się bać. To jest w niej jakieś wspomnienie, że jak kiedyś była w 100%, to zdarzyło się coś złego dla no niej. Właśnie. To teraz znowu zrobimy dokładnie tak samo, jak zrobiłyśmy to ze wspomnieniem poprzednim. Niech teraz sprawdzi, jaki ładunek informacji, jaki ładunek emocjonalny jest tam zapisany. Nie panowała wtedy nad sobą, nie była w stanie zapanować nad swoją energią seksualną. Była zbyt silna. I robiła wtedy rzeczy, których wcale nie chciała robić, jakby właśnie to przejmowało nad nią kontrolę i jakby było takim rończym koniem i ona tego nie chce. Dobrze, to ona teraz chce, żeby jej energia seksualna była łagodna. Dobrze, to teraz niech sprawdzi, czy te informacje, które mi teraz powiedziała, że nie panowała nad sobą, że nie kontrolowała tego, należą do niej. Nie, teraz widzisz, że ktoś przy tym majstrował i podjudzał jej wtedy tą energię, ten gad korzystał z tego i to teraz wtedy ją nakręcał jakby. I czy te informacje są zapisane w jej ciele mentalnym? Też, bo to jest jako wspomnienie, teraz ona stop przypomniała. Tak, tylko wspomnienie może ma jakby dwa czynniki. Jest informacją i ładunek ma emocjonalny. No to nie, w mentalu jest tylko wspomnienie, tylko pamięć, informacja, a ładunek emocjonalny jest w łonie, w brzuchu, no w tej jakby jako, że energia seksualna. Okej, ale zależy mi na tym, żeby dokładnie sprawdziła, czy informacja, że nie panuje nad sobą i że to w jej w jakiś sposób zagraża i się, że
nie kontroluje tego, należy do niej. Czy to jest na pewno jej jej? Ma w sobie przekonanie, że tak, że to jest jej, to że niech jest temu teraz winna. Niech teraz złapie to przekonanie i poczucie winy. No to jak to złapała, to teraz widzi, że właścicielem tego jednak jest gad. To o niej to mówił. To na trzy usuwa to całkowicie. Jeden, dwa i trzy. No teraz jest dobrze. Teraz już wie, że dobra. Jest w stanie nad wszystkim panować. To, to powiedz jest jej Karolinie, energia. Że teraz wchodzimy na 100% tego jej potencjału energii seksualnej, czy jej samej. To jest jej własna energia. Energia seksualna rozumiana jako energia twórcza. Tak, ona właśnie tak to rozumie. Dla niej energia To seksualna jest... nie jest samym seksem, Nie. tylko jest właśnie... To jest ta w ogóle... energia kreacji, do stwarzania. Tak. Tak po prostu ją nazywamy akurat seksualną, bo jest w taki sposób akurat ujmujemy ją, tak? Energia, która po prostu jest samym życiem, jest esencją życiową. Jest gotowa? To jak policzy do trzech, na trzy będzie już 100% jej potencjału jako istoty. Jeden. Dwa. Ma w sobie jeszcze takie przekonanie, boi się, czy to, jeżeli teraz wszystko przywróci w sobie 100%, czy właśnie nie wydarzą jej się w życiu rzeczy, które jej się przytrafiły, kiedy właśnie miała 100%. Dobrze, powiedz Karolinie, że zrobiłem taki eksperyment. Spróbujemy wejść na 100%, jak będzie czuła, że jest nie tak, że nie chce tego, wróci sobie na 80%, dobrze? W każdej chwili może to cofnąć, tylko po prostu spróbujemy, jak się będzie czuła. Jest w niej cały czas takie przekonanie, że to, co się wydarzyło, jakby kurczę to nazwać, właśnie to wspomnienie tych poprzednich wydarzeń jest tak bolesne i niechętne, że ona się cały czas boi, że coś się powtórzy i bardzo tego nie chce, chociaż zaczyna w niej kiełkować to, że właśnie, że nie, że teraz będzie inaczej kreować i z jednej będzie strony jest mi tak, wielka jak będzie ciekawość chciała. Tego właśnie, a z drugiej strony właśnie tak jakby gdzieś z tyłu miała taki lęk właśnie, że znowuż coś się wydarzy, coś strasznego, że ona Dobrze, będzie to cierpieć. spróbujemy zrobić na 100%, jak będzie czuła, że to nie jest dla niej, że nadal ma ten lęk, że nie chce, wróci sobie na 80. OK? Chce, ona chce jednak, ona chce. Ona właśnie mówi, że ona chce i żeby było inaczej. No to właśnie, wchodzimy na 100% i robimy taki eksperyment, jak się będzie czuła, kiedy jej energia seksualna będzie dla niej dostępna w 100%. A ile będzie chciała jej wykorzystywać i robić, to już zależy od niej, ale odblokujemy potencjał 100% w pełni tego, kim jest. Wolno. Jest teraz, wygenerowało się w niej wspomnienie, że ona mówi, czy wolno jej tak. Stop. Karolina, stop. Koncentrujemy się teraz i energia wzrasta do 100%. Jeden, dwa i trzy. 100%. Dobrze jej teraz. O, właśnie. Bardzo dobrze. Teraz. Sama zaczyna sobie, sama teraz zaczyna sobie pozwalać, bo ją kiedyś spotkała kara za właśnie bycie sobą. Dlatego i on to teraz, bo ona się bała, że znów, ale teraz jak się wypełniła w 100%, zaczęła się sama do siebie uśmiechać i sama sobie zaczęła mówić, przekonywać się, że tak, to co kiedyś się zdarzyło, nie musi się już powtórzyć. Że to co było, to Dokładnie. było. Tak, w takie warunki kiedyś tak się wydarzyło, ale ona już nie kontynuuje tego i teraz jest właśnie w 100% i może zupełnie Tak. inaczej. Czuje się Ponieważ bardzo dobrze w sobie. Wszystko się kręci w jej przestrzeni według jej mocy i według jej woli. I kiedy może kreować na własnych warunkach, stwarza sobie takie sytuacje, jakie chce doświadczać.
No ale wtedy doświadczyła, wcale nie chciała tego doświadczyć, a jednak doświadczyła. Tego nie wie. Kto jej podpowiadał tego, co ma doświadczać? Dlatego teraz przyjrzymy się dokładnie, jak działała ingerencja, w której ją zostałyśmy. Jest gotowa? Dobrze. To niech teraz spojrzy na modliszkę. I niech jeszcze tylko sprawdzi, kto jest właścicielem tej parasolki. Modliszka. Ok. To teraz odczyta informację dokładnie, jak działała ingerencja modliszki. No w ogóle miała ją pod swoją kontrolą. Dobrze, bardzo ją kontrolowała, jej życie, właśnie jej przepływy, jej odcięła ją totalnie właśnie od kreacji, nie mogła w ogóle kreować dla siebie. Jedyne, co mogła kreować, to co jej dała modliszka, to właśnie ten parasol. To było coś, co było takim właśnie podarunkiem dla niej, żeby właśnie cieszyła się, że są kolory w jej przestrzeni. I to Dobrze. Wszystko. To teraz niech Karolina się przyjrzy dokładnie. Jak modliszka wpływała na to, co Karolina kreowała? Zaobserwowałyśmy, jak działali szaracy, tak? Że oni wyciągali pewne pudełka i wkładali nowe. Tak? Tak. To teraz niech Karolina najpierw prześledzi, co się dzieje z informacją w pudełkach, która jest wyciągana z jej przestrzeni i przenoszona przez szaraki do modliszki. Na pewno jest, ona wtedy to wykorzystuje do w ogóle utrzymywania Karoliny w tej przestrzeni. Wzmacnia dzięki temu tą przestrzeń i ją w ogóle tam trzyma, utrzymuje ją w tej przestrzeni, że ona nie może stamtąd wyjść. Nie generują się w niej nawet takie potrzeby. Znaczy właśnie to jest ciekawe, że ten parasol tutaj odgrywa wielką rolę. Ten parasol i wtedy też te rozmowy z gadem, jakby utrzymują ją i tak jakby ją znowuż dają jej taką jakąś trochę nadzieję. Dobra, i ale teraz usypiają. Dobrze, teraz to już wszystko wiemy. Teraz już musimy się skoncentrować na dokładnie prześledzeniu, jak modliszka swoimi informacjami wpływała na to, co Karolina kreowała w swoim życiu. Trochę ją zapętlała i kręciła się w kółko. Ale tak jakby nie, właśnie nie mogła jak wyjść szaraki poza. Wkładały do ciała mentalnego Karoliny pewne informacje. Tak, dlatego właśnie jest takie poczucie, że to wszystko powodowało, że Karolina cały czas się kręciła w bardzo małej przestrzeni i miała uczucie, że niby się coś zmienia, niby pozornie są jakieś zmiany, ale tak naprawdę właśnie nie. I dlatego w ogóle tworzyło to taką pętlę zamkniętą, że jakby to nazwać właśnie, bo jakby, no właśnie, że uczucie było w Karolinie, że pozornie coś się zmienia. Ale nie zmieniało się tak naprawdę nic. Ona cały czas się kręciła wokół tak. jakichś pewnych ról, schematów i jakby nawet uzależnień, jakichś relacji z innymi ludźmi, że nie mogła wyjść poza pewne jakieś Dobrze. Reguły i schematy. Tylko niech Karolina teraz dokładniej się przyglądnie, że wprowadzane informacje do ciała mentalnego były zasilane przez nią i to ona wytwarzała tę sytuację. Ok. To teraz poszukamy momentu w jej życiu, kiedy nie było tej ingerencji. Bo w ogóle jak teraz, jak jej to mówiłaś, to strasznie się zaczęła denerwować i że to nie jest jej wina, że to tak się działo, oczywiście, że to dobra. Właśnie... Cofnijmy się w czasie. Właśnie to jej chcę pokazać. Że tak modliszka działała, że zamieniała jej informacja. Czyli Karolina generowała do ciała mentalnego to, co chce wytworzyć,
szaraki wykradały tą informację, podkładały jej inne, takie, które podsyłała jej modliszka. Więc Karolina nie kreowała tego, co chce i sytuacji, które chce, tylko kreowała sytuacje, które chciała modliszka. Tak. Czy teraz, to Karolina widzi? No bardzo to widzi, dlatego wkurza się strasznie i coś ją denerwuje. I teraz rozumie, dlaczego ona miała takie uczucie bezsilności w sobie. Dokładnie. Właśnie, że nie może wyjść poza coś, co wie, że niby może, a nie może. I bardzo dużo ją to energii kosztowało teraz. Ona teraz to uświadamia, że wytracała mnóstwo energii i to właśnie takim pętlą szło, że wtedy to modliszka też zbierała ten jej potencjał możliwości. To teraz niech zobaczy, co się działo, kiedy czuła poczucie winy, kiedy teraz przed chwilką też poczuła poczucie winy. No, bardzo dużo wygenerowała energii siebie i modliszka to wszystko jej zgarnęła. Przez ten parasol to poszło taką pętlą z powrotem za zagarnięcia. I znów jakby ona jest w tej swojej, tylko w tym zamkniętym kole tej przestrzeni i nie może wyjść poza niego. Dobrze. Tą kreacją swoją właśnie, nie może wyjść poza ten schemat, w którym cały czas się gdzieś w kółko kręci. Kręci, bo jest to sztucznie utrzymywane właśnie przez modliszkę. Dobra. Teraz jesteśmy w tej sytuacji, Karolina jest oczyszczona, oczyściła się całkowicie i ciało subtelne zyskało pełną świadomość, ma pełny dostęp do swojej energii seksualnej. I teraz poczuje, jaki ma dostęp do swojego ciała mentalnego. Ona w ogóle, ona bardzo chce wyjść z tej przestrzeni, bo ma wrażenie, że cały czas, póki jest w tej przestrzeni, to właśnie nie może tak się poszerzyć, żeby korzystać z pełni swojego potencjału. Do jakiej przestrzeni chce wyjść? Wszystko jej jedno, byleby z wyjść z tej. Ściska ją ta przestrzeń już, bo ona się cały, ona właśnie tak, im bardziej sobie to uświadamia, tym bardziej się poszerza jej percepcja, jej zrozumienie i zaczyna się tam dusić. Czy jest gotowa w takim bądź razie, żeby całkowicie anulować wszystkie zgody i pozwolenia, które dała modliszce, gadowi i przy okazji też szarakom? To oczywiście, że tak. Czy jest gotowa, żeby całkowicie usunąć ich z swojej przestrzeni? To nie jest jej przestrzeń, tak. To najpierw usuwa ich z tej przestrzeni, w której teraz jest. Tak. Zobaczymy, niech ona uważa, że oni sobie tam mogą zostać. To jest ich przestrzeń, a ona się tam w jakiś sposób nie rozumie, dlaczego jeszcze znalazła. I ona chce z tej przestrzeni wyjść. To nie jest jej przestrzeń. Ale zarządza tą przestrzenią cały czas. Tak. No. No, to teraz się zdziwiła. Cały czas no zarządza tą przestrzenią, więc to ona będzie decydowanie, ona nigdzie nie będzie podziała, to oni opuszczą jej przestrzeń i ona zaraz sobie swojej przestrzeni zmieni tak, że będzie czuła się tak, jak chce się czuć. Aha, no to dobrze, no to tak, no to ona teraz rozumie, to ona w takim razie, no to no dobrze, to ona chce jakby wyjść z tej przestrzeni, poszerzyć swoją przestrzeń, to nadal jest w jej przestrzeni, ale chce to zlikwidować. Dobra, zaczniemy sobie od tego, że anulujemy, znaczy nie, że my anulujemy, że Karolina jest gotowa do tego, żeby anulować wszystkie zgody i całkowicie usunąć sprzed swoich oczu i w przestrzeni, w której teraz się znajduje, ingerentów. Jest gotowa? Jak najbardziej, tak. To jak policzy do trzech. Jeden, dwa i trzy. No to jest teraz wolna. I jak się czuję teraz? Bardzo dobrze się teraz czuję. W jakiej teraz jest przestrzeni? Jak się teraz czuję? Ja się porozgląda i powie mi, co widzi. No to jest dziwne, co się stało, bo znowu sobie złożyła się do jakiegoś pudełka. I sama też się zdziwiła, dlaczego się znów ograniczyła. Tylko to pudełko teraz nie wygląda jak kulka, tylko wygląda jak prostokąt, ale znów jest zamknięty. I znów się zdenerwowała. To cofamy czas. No.
Jest co, teraz ona chyba zaczyna, myśli, ona sama myśli, że zrobiła to dlatego, że ona chce sobie przypomnieć powód, w jaki sposób właśnie pozwoliła na tą ingerencję. I ponieważ nie pamięta jeszcze, to sama myśl o tym spowodowała właśnie znów zamknięcie jej do jakiegoś dziwnego pudełka, mimo że już jest duże. Ale to, tak jakby sama Ale sobie po zostawiła. co kreuje to pudełko? Do czego chce doprowadzić? Nie wie. No to proszę, Właśnie. niech. Dobrze, to idziemy w czasie, zostaje w pudełku. No właśnie, i teraz jest, on w niej generuje się coś takiego, że nie rozumie, w jaki sposób to pudełko się wykreowało, bo Sama by go ona, wykreowała. no właśnie, i ona nie rozumie, dlaczego to robi, bo tak jakby się to działo poza jej jakby percepcją świadomości. Tak jakby to się działo gdzieś Dobrze, to samoczynnie, niech wycofa a się, ona tego nie cofnie chce. czas, zanim wykrowa to pudełko. Tak, to jesteśmy takie pomiędzy właśnie, pomiędzy tym, że chce zlikwidować tą kulkę. Jaką kulkę znowu? No tą pierwszą przestrzeń, którą to się wtedy pojawiło. Byłyśmy takie pomiędzy światami, jakby pomiędzy, jak miała wykasować zgody, to Anulowała była. zgody i usunęła ingerentów. I wtedy się pojawiło znowuż to nowa przestrzeń i nowe pudełko. To Nagle teraz samo. zatrzymujemy czas. Niech uniesie się do góry. I co widzimy? No widzi teraz to pudełko takie jak takie małe pudełko. Ona znowu już jest poza tym pudełkiem. To na trzy usuwa No. to pudełko. Jeden, dwa i trzy. I nie ma pudełka. Nie ma. Teraz niech poczuje swoje ciało fizyczne. I powie mi, jakie ma połączenie ze swoim ciałem fizycznym teraz? Dobre. Pełne. Okej. Dobre, pełne, tak. Jest w stanie wejść w każdą przestrzeń. W sensie całościowo się wyczuwa, odczuwa. Czuje całe Tak, swoje dobrze. ciało. To teraz, czy nadal jest w niej potrzeba poznania przyczyny ingerencji? Czy ma potrzebę poznania tego, kim jest? Czy już wie, kim Nie, jest? w sumie tak, mówi, że ma to gdzieś. Ona ważniejsza jest dla niej teraz, żeby tak, żeby mogła być sobą, tak. Chce wiedzieć, kim jest. To teraz niech idzie 5 lat do przodu na tych nowych warunkach. I jak czuje siebie za 5 lat? Mówisz, że może sobie pójść tam, gdzie chce. I odkrywa siebie? Tego, kim jest? Tak. Tak, jest bardzo w sobie. Taka bardzo w sobie, ale jest w ogóle bardzo spokojna. Tak, tak patrzy na świat zupełnie inaczej teraz. Jakby też odkrywa cały ten świat zupełnie od nowa, jakby się wszystkiego od nowa jakby uczyła, ale właśnie poprzez pryzmat siebie. Na spokojne mówi. Karolina fizyczna powiedziała mi, że jej córka czasami widzi kolorowe kulki w swojej przestrzeni. Wróćcie teraz do momentu obecnego, z którego do Was mówię. Niech Karolina spojrzy, powie mi, co to są za kulki. To są odbicia świetlne jej parasola. To jej córka widziała energetycznie po prostu kolory w momencie, kiedy Karolina zasłaniała się tym parasolem. A teraz
na tych nowych warunkach? Nie ma żadnych kulek. Jest cała przestrzeń, jest dokładnie taka, jaka jest, i mogą w niej widzieć wszystko to, co chcą. To, co jak No one to widzą, jak one to kreują. A to było takie odbicie po prostu, bo energetycznie to jej córka po prostu była w stanie wyczuć i zobaczyć. Niech teraz Karolina zaobserwuje, czy ma w sobie lęk przed mężczyznami i niechęć do kontaktu z nimi. No, było tego bardzo dużo w niej. Rzeczywiście ona teraz ma tą jego świadomość, ale mówi, że teraz to będzie się powolutku zmieniać. Że też nie ma w niej teraz, na razie jeszcze przynajmniej, potrzeby takiego rzucania się, ale że tak, to będzie wszystko się teraz powolutku regulowało, jakby pojawiało w tej przestrzeni, i to będzie bardzo spokojne i łagodne. I tak, jest prawdopodobieństwo, że jakby dopuści i wpuści do swojej przestrzeni mężczyzn i będzie jej z tym bardzo dobrze. To teraz zrobimy jeszcze taki sobie eksperyment. Niech Karolina sprawdzi, czy kiedy wyrazi wolę przypomnienia sobie, kim jest i skąd się wzięła na tym planie, co się wydarzy. No, mówi, teraz uśmiecha się sama do siebie i mówi, że jeżeli wyrażę wolę, że chcę sobie przypomnieć, to sobie po prostu przypomnę. Ona wcześniej nie chciała pamiętać. Nie chciała pamiętać. Ona se sama zablokowała. Właśnie miała te traumatyczne wydarzenia pewne z jej poprzednich jakichś wcieleń po prostu spowodowały, że ona naprawdę zablokowała sobie dostęp do swojej pamięci, a dzięki temu no, ta ingerencja mogła istnieć. Zmiany jakby jej pamięci. A teraz ona jest w pełni i wszystko, co chce sobie przypomnieć, to sobie po prostu przypomni. Halo? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Jesteś Ja czy... słyszę. Tak. Mówię, że takie bardzo zamyśliłam dźwięki. Się. Teraz się. Jakby ma dostęp do swojej własnej pamięci, już jakby też bez tej ingerencji, i wszystko, co chce, jest w niej. I spokój. Ona ma bardzo dużo spokoju w ogóle w sobie takiego i widać, że lubi właśnie takie stany relaksu, że jak się, nie wiem, buja na hamaku, zdaje się, czy właśnie jest gdzieś w naturze, gdzieś w takim spokoju właśnie, gdzie słońce świeci, to wtedy właśnie, jeżeli chce, to może sobie wrócić wspomnieniami właśnie do jakichś innych wcieleń nawet, czy zdarzeń, czy właśnie tak się bardzo łączyć wtedy ze sobą. Z sobą. Tak się wypełnia wtedy sobą i taki spokój się w niej generuje wielki. Takie uczucie właśnie siebie. Dobrze. To teraz zostawiamy Karolinę w jej przestrzeni. Ty sobie, Agatko, wróć do swojej przestrzeni. I za chwilkę policzę od 1 do 3 i na 3 całkowicie wrócisz tu i teraz do swojej przestrzeni. 1. Ciało się budzi. 2. Zaczynasz czuć przyjemnie całe swoje ciało i jest ci z tym bardzo dobrze. I 3. Otwórz oczy. Dobrze, Karolinko, możesz włączyć sobie mikrofon. Dziękuję bardzo. To było niesamowite, pani Agato. Yeah.